Szczęść może wszystkim, witam Was. Mateczek na vlogu o bibliotece Qt, sterownikach PLC oraz programowaniu w C. Witam w pierwszej części kursu, na w której to części zbudujemy kod pojedynczego bloku transportowego, pojedynczego przenośnika. Zaczynamy. Na początek stwórzmy blok funkcyjny FB. FB1 będzie to funkcja, w której właśnie e, umieszczony będzie kod pojedynczego taśmociągu. Conveyor block. Otwórzmy blok funkcyjny FB1. Blok funkcyjny zawiera zmienne wejściowe, wyjściowe oraz statyczne. Do zmiennych wejściowych są to takie zmienne, które będą widoczne na zewnątrz bloku funkcyjnego jako wejścia. Takim wejściem do bloku funkcyjnego na pewno będzie fotokomórka. Każdy przenośnik rolkowy powinien zawierać swoją fotokomórkę na końcu. Kolejną zmienną wejściową będzie będzie informacja czy następny przenośnik jest wolny? Czy możliwe jest wydanie elementu na przenośnik następny Next CV free, czyli Next Conveyor free. Kolejną informacją jest tak zwany start wyjazdu taśmociągu poprzedzającego. Jeżeli poprzedzający taśmociąg wypuści element, nasz konwejor powinien zacząć przyjąć ten element, czyli powinien się zacząć cykl wjazdowy. Ogólnie kod taśmociągu będzie podzielony na dwie części. Będzie to część wjazdowa i wyjazdowa. Jako zmienną wyjściową ustawimy zmienną motor, czyli po prostu silnik podpięty pod wyjście bloku. No i zaczynamy pisać. Na początek napiszemy zmienimy system na lat i napiszemy wyjazd, czyli jeżeli mamy fotokomórkę, czyli fotokomórka zajęta, fotosensor oraz next CV free, czyli następny konwajer wolny do wjazdu. Wówczas możemy zacząć out from CV, czyli wyjazd z taśmociągu, opuszczenie ele elementu, wypuszczenie elementu z taśmociągu. Out from CV, czyli wyjazd z konwejera. Zaustawimy, czyli to jest zasetowane. Zmienna, która się podkreśli na czerwono, znaczy, że takowa zmienna nie istnieje. Przejdźmy do zmiennych stat i właśnie w zmiennych stat właśnie i, i, y, definiujemy zmienne wewnętrzne bloku. Zmiana ta została zasetowana. Damy podtrzymanie aby ten set był Ctrl V. Zresetujemy zmienną OUT from CV końcem wyjazdu. Czyli Out Finish. Aby nie korzystać z zewnętrznych timerów typu T1, Siemens daje do dyspozycji blok funkcyjny FB04, który symuluje timer. Jest to o tyle wygodne, że wówczas nie korzystamy z zewnętrznych zasobów sterownika, wszystko jest jak gdyby wewnątrz bloku. Czyli teraz, jeśli. Timer. OK, i na wejście tego timera damy OK, Out Finish. Koniec wyjazdu i tutaj tak. Out from CV, czyli cykl wyjazdowy. Jeśli trwa cykl wyjazdowy i nie ma fotokomórki, czyli zjedzie z fotokomórki. I ten czas zjazdu będzie powiedzmy 300 milisekund. T-Sharp 300 milisekund, to ustawi się flaga koniec wyjazdu, która zresetuje jednocześnie wyjazd z taśmociągu. Taśmociąg będzie w, powiedzmy w pozycji home'a, czyli nie będzie miał żadnego cyklu. Cykl wyjazdowy w tym momencie został załatwiony, przejdźmy teraz do wjazdu na taśmociąg. Jeśli poprzedni taśmociąg wyda sygnał, że wypuszcza element, nasz taśmociąg powinien zacząć wjazd. Tutaj oczywiście jest pomyłka, ja to potem będę przekopiowywał. Wszystkie zmienne powyżej nie powinny być w, w in, tylko w statach. Ale to potem zostanie przekopiowane moja, moja pomyłka. Zmienne w in są zmiennymi wejściowymi, zmienne w statach są e, jak gdyby statusem bloków. Czyli jeżeli poprzedni taśmociąg zaczyna start, nasz zaczyna start wjazdu. Wjazd na konwejor, etap pierwszy. Stage one. Zdefiniujemy tą zmienną. Również powinna być w statach z mojej, z mojej pomyłki tutaj i je w przestrzeni wejściowej, co jest oczywiście błędem. Wjazd będzie się składał z dwóch etapów. Pierwszy to jest wjeżdża do momentu, dopóki nie zniknie fotokomórka na taśmociągu naszym. Drugi etap wjazdu będzie do momentu, kiedy ta fotokomórka się pojawi. Jest to zrobione specjalnie, ponieważ w dalszej części kursu będę chciał zrobić taki efekt, żeby wjazd na taśmociąg mógł się zaczynać równolegle z wyjazdem z niego, czyli żeby dwa elementy szły w szeregu, ale to potem. Więc sygnał startu z taśmociągu poprzedzającego inicjuje wjazd, etap pierwszy wjazdu. Zostanie on zresetowany przez wjazd etap drugi, czyli kolejny cykl resetuje poprzedni. Do napisania tego transportu właśnie taką metodę wybrałem, czyli stage 1 jest resetowany przez stage 2. Kolejny network, jeśli mamy e, etap wjazdu pierwszy, czyli in on cv stage 1 i zniknie fotosensor. To zainicjujemy, zasetujemy etap drugi wjazdu. Stage 2. I oczywiście teraz podtrzymanie, żeby to było zasetowane. Okay. I y, tą flagę zresetujemy końcem wjazdu. Teraz piszemy co końca wjazdu, czyli jeżeli mamy, mamy wjazd etap drugi i pojawi się fotosensor, to mamy koniec wyjazdu. End finish. Wjazd koniec. Etap drugi, i fotokomórka, czyli dojechało do fotokomórki. I wjazd finish, in finish. Cały cykl pojedynczego rollbandu został napisany. Teraz jeszcze tylko chodzi, żeby uruchomić odpowiednie wyjścia. Oraz wystawić sygnał, kiedy konwejor jest gotowy, żeby wpuścić element. I zaczynamy. Uruchomienie silnika napędu. Silnik napędu uruchomią trzy flagi można zrobić zamiast ora taką to jest równoznaczne z orem czyli jeżeli którykolwiek z tych trzech elementów na początku jak in on conveyor stage 1 czyli pierwszy etap wjazdu in on conveyor stage 2 czyli drugi etap wjazdu oraz out on from CV, czyli wyjazd z przenośnika. Wszystkie te trzy merkery powinny odpalić napęd naszego, naszego transportu. Motor. I mamy sekcję wyjściową załatwioną, ponieważ nasz silnik już będzie w tym momencie sterowany. Trzy flagi go uruchomią. Kolejny network. To będzie network pozwalający wpusz na wpuszczenie elementu na nasz transport, czyli flaga, która jednocześnie zgłosi, że nasz transport jest gotowy do przyjęcia elementu. Oczywiście będzie to, jeśli nie trwa wjazd, ponieważ cykl wjazdowy e, powinien zablokować ten element. Nie powinien wtedy wpuszczać następnego w momencie, kiedy transport jest zajęty. Stage 1. Stage 2, czyli etap drugi wjazdu, też również powinien zająć taśmociąg i nie wpuścić elementu. A także fotokomórka, która sugeruje, że taśmociąg jest zajęty, ewentualnie trwa wyjazd, co potem zaraz ominiemy, ale to chwilkę później. I w tym momencie powinien wystawić flagę, że konwejor ready to input, Konwejor, przenośnik gotowy do przyjęcia elementu. Będzie to informacja dla poprzedniego transportu, aby mógł element wydać. Input Possible. O, tu się właśnie skroiłem, że w złym tym. Zmienne w złej przestrzeni wszystkie zaadresowałem. Skopiuję je i przeniosę je do typu do stat. Wykasować. Siorbanko. Mam katar. małe porządki, O! <grymny> Tutaj jest błąd, ponieważ to był kiedyś temp, to jest impuls, wykrywanie zbocza. Teraz mi przyjęło jakiś etap, więc będę musiał poprawić tą flagę. To wszystko przez to, że źle zacząłem. Insert new object, insert declaration row, i w tym momencie tempa, jakąś zmienną statyczną typu temp do przechowywania zbocza. To wszystko jest skutkiem tego, że w złym miejscu zacząłem deklarować nowe zmienne. OK. I teraz trzeba tutaj dać ten tymczasowy marker do wykrywania zbocza. Ok. No i to powinno być już wszystko w tym bloku. W porządku. Nie ma żadnych, żadnych, żadnych e, dziwnych jeszcze zachowań. A, i tu jeszcze trzeba właśnie dodać ostatnią zmienną. Będzie to wjazd możliwy, czyli input possible, albo coś w tym stylu. Conveyor Impossible. I od razu sobie zapamiętajmy adres tej zmiennej. On jest w prawej stronie adres, czyli to będzie 28.4. To należy sobie zapamiętać, gdyż będziemy to w przyszłości zaraz wykorzystywać. 28.4, dokładnie. Czyli mamy dwie zmienne do zapamiętania. 28.4 oraz tomu góry 4.0. Out from CV, czyli kiedy konwejor wypuszcza element. Czyli 4.0 i 28.4. Pamiętajmy, weszliśmy do głównego bloku. Blok transportu mam już przygotowany. Teraz OB1, podstawowy blok sterownika OB. I tutaj przełączyliśmy się do STL-a KAL FB1 z DB1. Pierwszy transport, pierwsza rolka. Takie trzy rolki w tej części kursu będą napisane, czyli KAL FB1 DB2, czyli druga rolka, drugi system transportowy. OK. I trzeci system transportowy i na tym zakończymy w dzisiejszym dniu kurs programowania na napisaniu kodu pojedynczego taśmociągu i przetestowaniu go. Teraz tak, fotosensor będą po kolei, czyli i00 w pierwszym transporcie i jednocześnie silnik Q00. To będzie pierwszy transport, drugi transport to będzie i01Q01 i trzeci transport to będzie i02Q02. Oczywiście cały kod już gotowego transportu będzie dostępny do pobrania na homiku. Link w opisie filmu. Teraz tutaj te dwie zmienne, które prosiłem o zapamiętanie, czyli Next CV Free, następny konwejor e, wolny to będzie DB2 DBX284. Start wjazdu, Oczywiście następnego poprzedniego taśmociągu nie mamy, więc tu wpiszemy false. Ponieważ jest to pierwszy taśmociąg z serii. Tu będzie pełny komplet. Czyli Next CV 3 czyli z trzeciego. Czyli będzie DB2, DB3, przepraszam. DB3, z trzeciego sygnał o wolności. DB284, DBX284. I start wjazdu, to będzie start wjazdu z pierwszego, czyli DB2, DB1, przepraszam. DB40, DBX40. OK. I teraz taśmociąg ostatni, trzeci. Next CV free na razie false, ponieważ na tym kończymy dzisiejszy tutorial. I start wjazdu to będzie z DB2, czyli z taśmociągu numer 2. DB2, DBX 4.0. Zapisanie. I mamy trzy pojedyncze rolki oprogramowane. Zapisanie i wgranie do sterownika uruchomimy symulator. Wgramy do symulatora PLC Sim. PLC Sim wgranie. Odpalamy IO faktor. Otwórzmy naszą scenę, która również jest dostępna w plikach do pobrania. Ok. Trzy pojedyncze rolki plus yy, obrotnica. Pierwszy element sterownik w ranie. Przejdźmy teraz do WIO yy, Factor do trybu drive. Czyli tu mamy obsługę PLCK. Mamy trzy fotokomórki już podpięte. I kliknijmy, przyci kliknęliśmy przycisk connect. W momencie zaczęło jeździć. Widzimy, że yy, Elementy poruszają się po systemie rolkowym. Jednak mam pewien problem, ponieważ odpalenie nagrywania razem z e, razem z PLC Simem i z IO Factor powoduje mi, że być może troszkę za wolny komputer i opóźniają się fotokomórki, czyli po prostu wymiana danych jest trochę spóźniona między PLC Simem i IO Factor. Dlatego też czasami prawdopodobnie przejeżdża mi element e, w poprzednich kursach troszkę z, zwolnie jakość tego tej faktor tego renderingu. Jak widzimy, kolejny element wjeżdża w momencie, gdy pierwszy jest wolny, czyli teraz mamy wyjazd elementu i dopiero gdy się zwolni, wpuszczany jest następny, co można bardzo łatwo poprawić. O, jak widzimy, przejechał mi znowu fotokomórkę. Ten sygnał, właśnie wymiana sygnałów między FAKtorem Percesimem jest troszkę opóźniona. Ale przejdźmy teraz do naprawienia jednego takiego błędu, nie błędu, ale w sumie rzeczy, którą zauważyliśmy, a mianowicie możemy wystawić sygnał e, wjazd możliwy w momencie, gdy trwa wyjazd taśmociągu. Taka zmiana spowoduje, o out from CV, ta zmiana spowoduje, że w momencie, kiedy będzie element opuszczał nasz taśmociąg, następny będzie mógł od razu wjechać. Czyli jeżeli nie ma wjazdu ani w jednym, ani w drugim etapie, jednocześnie jeżeli trwa wyjazd, CV Possible jest możliwy. Out from CV. Ok. Zapiszmy w gramy do sterownika. Zamknę trochę, żeby poprawić animację. No, i w tym momencie widzimy, że jeżeli jeden element rusza, następny rusza zaraz za nim. OK, wyrzucamy. Ruszają dwa elementy jednocześnie, czyli jeden element, który rusza, automatycznie uruchamia element drugi. Już nie czeka na zwolnienie taśmociągu. Na dziś to już wszystko. Zapraszam wszystkich do oglądania kolejnych części tutoriala. Do usłyszenia. Szczęść, Boże. Pa.